Pogoda sprawiła, że tegoroczne zbiory były nawet o połowę mniejsze niż ubiegłoroczne. Sprzedawcy zgodnie twierdzą, że brak deszczu wpłynął nie tylko na ilość, ale i na jakość upraw. W tym roku zbiory są tak średnio udane, pogoda na pewno przeszkadzała, więc nie jest tak bardzo obfite jak były w tamtym roku, no bo wiadomo, deszcze nie padały, a jak teraz padają, to znowu tak za późno. No jest tak, zależy z czego jest dużo. Owoców jest tak średnio, tak. Warzyw też, no nie jest tak, że za dużo i nie są takie duże, jak były w tamtym roku. Dwa dni, co teraz popadało, to już nic nie dało. Zboża są na pewno mniej wydatne w ziarkach. No, warzywa też nie urosły, bo uschły. No jeżeli chodzi o zbiory, to są słabe. Proszę pani, ziemniaków za dużo nie będzie. Ziarno w zbożach jest też słabe. Susza. Długotrwałe susze i mniejsze zbiory odbiły się także na cenach warzyw i owoców. W porównaniu z ubiegłym rokiem są one wyższe. W tym roku niestety przez falę upału, która się przewinęła tutaj u nas w regionie kutnowskim, ceny, jeżeli chodzi o ten sezon ogórkowy, są niestety, ale no wysokie. Wysokie, skupy mają problemy z zakupem towaru, a teraz dodatkowo doszły zimne noce, więc no jest problem z nabyciem ładnego towaru. Ceny no są i są wyższe i niższe, zależy z czego, tak? Na razie są takie wysokie, powiedzmy, tak? Tak, no bo raz jak na przykład fasola mamy, że była w tamtym roku, można było kupić za 2 zł, tak? Teraz mamy 4, 5, dochodzi do takich cen, bo jest mało tego. Ceny będą na pewno większe, no bo jeżeli prąd mniejszy, no to będą ceny większe. Co ciekawe, większość mieszkańców Kutna nie odczuła wzrostu cen warzyw i owoców. Co pani myśli o cenach owoców i warzyw w tym roku? Proszę pani, normalnie, tak jak w ubiegłym roku, ja nie widzę różnicy. Producenci narzekają, że im mało płacą w skupie, a my płacimy w sklepie te same ceny. No jak na takie warunki nasze, to nie są za wysokie. Mi się wydawało, no, dużo jest tego, no bo owoców jest dużo, jak nie idą za granicę, prawda? To wydaje mi się, że no, nie są drogie. Można wytrzymać. Uważam, że chyba są podobne, z tym, że uważam, że nie mają takiego smaku dojrzewający, czy słodyczy taki, czy czereśnie, czy a szczególnie truskawki. Truskawki były słabe, jeżeli chodzi o smak. No a tak to wie pani, no, ceny to uważam, że normalnie, tak jak jest wszędzie, jak człowiek trochę jeździ gdzieś dalej, to tak samo są nawet wyższe na wybrzeżu. Na targu wiadomo są podobno tańsze, a tu w warzywniaku są droższe. No. Ja tak samo zgadzam się z panem, no. Że też tak nie kupuję, rzadko kupuję i nawet się na targu byłem, ale kartofle po złotówce, a tutaj ziemniaki po 50-60 groszy. A życzenie jakie jest? Tylko takie, żeby było tańsze, nie? A emerytura, żeby była trochę większa przynajmniej.